Cześć, witam was bardzo serdecznie w 19 odcineczku z naszej amerykańskiej ekspansji. Oczywiście ze mną cześć. Jest Majster Trap. Cześć. Zwany jako AK Okrutnik. Nie, czekaj, Okrutnik to nie ta seria. Dobra, bo skończyliśmy tamtą misyjkę. Okazało się, że była z kiszonką i nie dało się tego zebrać luzem. Troszkę mi z tego powodu sadgę, ale z drugiej strony mam więcej miejsca na struchu. Yeah. Też tak sądzę. Dobra, co w dzisiejszym odcinku? Zaczynamy od standardowo od zakupów. Majster, ogarnij tego typa, który nie mam bladego pojęcia kto i nie mam bladego pojęcia jaką miał wyobraźnię, żeby puścić pracownika na ukos, ale jeżeli chciał mnie wyprowadzić z równowagi, to mu się to udało. No. To daj mi uprawnienia, aby... Na pewno nie. Ty tam będziesz kosił na GPS-ie na ukos. Więc możesz sobie już GPS-a ustawić. Chory chyba jesteś. Bo i tak nie masz tak. Nic lepszego do roboty. Nie no, to są fajniejsze, bo są szersze. Blacha. Trzeba tu blachę? Nie, tu nie trzeba blachy. No, kupujemy sobie te wałki. Dlaczego te wałki, a nie te 6-metrowe? To jest 20 cm różnicy i te możemy znowu ciągnąć wszystkimi oboma i tam wszystkimi trzema maszynkami, a tamte byśmy musieli specjalnie case'em ciągnąć. A więc to jest pierwsza rzecz, którą kupujemy. Kolejną są zwiezacki. Ile one w ogóle kosztują? Ile? I teraz trzeba sobie obczaić, o co w tym chodzi. Co my tu mamy? Okres ciąży 5 miesięcy. Dojrzałość pszczoła 8. Dobra, owce dają wełnę, którą można bezpośrednio sprzedawać lub przetwarzać. Owce jedzą trawę i siano. To zwierzę produkuje, potrzebuje dodatkowo wody. Jest to jagnię, zdrowie. Czekaj, zdrowe zwierzę, które skończyło co najmniej 8 miesięcy, może się rozmnażać. Ale po jakim czasie dają wełnę? Pewnie też po ten. Aha, dobra. Czyli to jest to. Aha, ale teraz która rasa jest lepsza? Aha, te się chyba różnią tylko kolorem. Tak mi się wydaje. Które kupujemy? Te standardowe, czarno-białe, nie? No. Ale kupujemy już duże. Czekaj, bo tu wchodzi 65. Wybieramy sobie te i sprawdzamy. Gdzie beczkowy? No nie możemy kupić 65, będę nie stać. Beczkowóz jest przy szklarniach. A po co ci beczkowóz? Halo? Co? Po co ci beczkowóz? Woda. Ale one mają wodę z sieci. Tylko te takie bez... tylko te takie pastwiska gołe potrzebują wody. One mają z sieci, jakaś... tak. One mają z centralnego wodę. Miejską, zaraz podpiętą, rurą. Jaka centralnego? Kurde. Jak masz oborę, to z reguły nie wozisz do niej wody, nie? Bo masz podpiętą z sieci wodę. To też ma podpiętą z sieci wodę. Dobra, kupujemy sobie 40 owiec. Bo na tyle nas nawet nie stać. No. A stać. Dobra, moja matma jest dziwna. Czekaj, kupiłem w końcu które? 8-miesięczne. Tak. No i co, kupimy sobie szwajcarskie jagniątka, czy górskie jagniątka? Kupię, nie starczy pieniędzy. No dobra, w sumie one się rozmnożą za pół roku. Co ty robisz? Belka tutaj słoma daje, do jedzenia. Ale one już mają żarcia! 11,5 tysiąca, ja już wrzuciłem dwie trzecie belek. Te są już na potem. Zostaw je tu! Dobra, czekaj, przełożyć chcę. Zostaw je tu, tak jak były! Do cholery jasnej. No, ogarniaj ten rzepak. Bo znowu stoi. A ty go miałeś kosić. I go nie kosisz. Tylko jak zwykle mnie wyprowadzasz z równowagi. Dobra.
Nie, naprawdę. Miłego wieczoru, majster. Ja odkładam auto, porządek. Ale ze mną grać nie będziesz. No na razie jedyne co to robisz, to robisz syf, bo auto sobie stało na sklepie i nikomu nie przeszkadzało. Jak na sklepie? Na sklepie było. No. No to... No i robisz syf. No to Bebik robi. Jak kto jeździ autem teraz? Teraz ja odłożyłem na miejsce i stoi. Mhm. Tuku jeden. Gdzie jest miejsce auta? Przepraszam bardzo. No w stodole, czy gdzieś. Dobra, żyję z tym przekonaniem, że w stodole. Dobra, gdzie się jemy rzepak? Na 31. Czyli teraz tam trzeba zmulczerować. Potem by trzeba było zasiać, nie? A co ci kupiłeś? Mulcher. Jedziesz po niego? Tak. Będę mulcherować 31. Dupaca. Czego nie jest przewrócony? Co się zrobił? Gdzie ty jesteś? Nie no, przegiąłeś, nie? Naprawdę, naprawdę przegiąłeś. Przecież mi tu nie było, pierwszy raz go widzę. No nie, w ogóle cię tu nie było, nie. Masz rację, w ogóle. I to na tom się zresetował. Czekaj, bokiem o. W ogóle. Nie, naprawdę, nie, ja nie mam ochoty się wkurzać na odcinku. Na tym lepsze to wywalone, ale na odcinku naprawdę nie mam ochoty. Za osioł. Tłumaczy. Aha. No, aha. No naprawdę nie mam ochoty. A, to nara. No nara. Z Discorda też się mam wyprosić. A to nie. Czy sam wyjdziesz? Naprawdę mówiłem ci dzisiaj 15 razy, że nie mam po prostu ochoty i... No, poszedł. Nareszcie. Spokój. No. Jak to się tutaj rozprzesuwało. Tak, dobra. Aha, czyli to się po prostu opuszcza. Dziwne to trochę wygląda. Ale no, fajnie.
No ale fajnie, dobra. Tak więc mulczerujemy sobie. W sumie to nie wiem, czy się powinno podnieść na zakręta, chyba to... To bardziej wygląda jak jakieś takie wały niż mulcher w sumie. Mulcher mi się zawsze kojarzył z takim... No właśnie, kojarzył mi się raczej z takim trochę innym wynalazkiem. Masakra po prostu. Oczywiście. Mówiłem, podepnij Kajsa. Nie. No, tam się dojedzie. Ten się rozpędzi do dwa dni. No ale cóż, taki mamy klimat, nie? Jak to mówią.
No, bardzo z tego wszystkiego to w sumie czekam na tą wełnę. Troszkę się nam paliłem, nie powiem, że nie. Troszkę bardzo nawet. Nie, no rozwali mnie. Nie mam siły po prostu. Trzymajcie się na razie, cześć i pa pa.